Witam na kanale Wymień Zrób. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o poziomicach. Mam ich naprawdę całkiem sporą kolekcję, bo i mam długie, krótkie, rozkładane, elektroniczne, do elektryki, do budowlanki, także pełen zakres. Jeśli jesteś zainteresowany, jaka poziomica będzie najlepsza dla Ciebie, zapraszam na film. No i teraz pytanie, po co mi tyle poziomic? Może jakbym wykonywał poszczególny zakres jakichś prac, załóżmy zajmowałbym się, no powiedzmy, montażem mebli, no to pewnie takiej rozkładanej poziomicy od Stabila bym nie potrzebował i tak samo łaty z Yato też bym nie potrzebował. Bardziej bym się skupił na jakimś takim, powiedzmy, mniejszym, precyzyjnym narzędziu, ewentualnie jakiejś lekkiej, załóżmy 2,5-metrowej poziomicy od Empire'a. Jeśli na przykład bym zajmował się tylko elektryką, no to tutaj mamy bardzo fajną opcję z możliwością rozmierzenia punktów pod gniazdka. Ale ja wykonuję bardzo szeroki zakres prac, no i mam takie poziomice typowe pod na przykład pracę z betonem, których mi na przykład nie jest szkoda uszkodzić, ale z drugiej strony też mam takie malutkie, fajne, precyzyjne, chociażby tutaj na przykład Festool, który mieści się w rączce od skrzynki. O tym zaraz porozmawiamy sobie, ale chodzi o to, żebyście zrozumieli, po co mi tyle poziomic, bo naprawdę ze wszystkich tych poziomic korzystam. Skoro rozmawiamy o poziomicach, to fajnie byłoby wytłumaczyć, co to jest za urządzenie. No, jest to jedno z najstarszych, ale zarazem najbardziej uniwersalnych narzędzi, które możemy wykorzystać w budownictwie, w majsterkowaniu, w ogrodnictwie. No, ogólnie ma bardzo szeroki zakres zastosowań. No i do czego ono służy? Ogólnie do tego, żeby sprawdzić, czy przedmiot, powierzchnia, no to ogólnie z czym pracujemy, czy jest idealnie w poziomie, ewentualnie idealnie w pionie. Za chwilkę pomówimy sobie o budowie poziomic, ale pytanie, czy my rzeczywiście musimy robić wszystko tak dokładnie, idealnie? Skoro Bóg dał nam oczy, no to powinniśmy robić na oko, jak to mawiał klasyk. Ale jeżeli na przykład no, nie będziemy robić czegoś dokładnie, no to wtedy może być problem ogólnie z funkcjonalnością tych rzeczy, tak? No, kto by chciał, żeby na przykład jego krzesło było krzywe, tak? Będziemy siedzieć, no i na przykład będzie nam się niewygodnie siedziało. Tak samo z chociażby ścianami, tak? Będzie coś, powiedzmy, krzywo zrobione, no i będziemy potem chcieli coś do tego dostawić, jakiś mebel, no to też będzie jakaś tam japa między ścianą a tym meblem, no i będzie trzeba kombinować. Także, no, poziomica jest bardzo ważnym narzędziem, no i każdy dobry budowlaniec wie, że no to jest coś, czego się używa bardzo często. No dobra, no to teraz jak wygląda poziomica z bliska? No to już Wam pokazuję. To jest takie urządzenie, które jest zrobione z takiego prostokątu aluminium. No, aluminium zazwyczaj się wykorzystuje, bo jest lekkie i wytrzymałe. Mamy na przykład, to jest akurat poziomica od Pro. O firmach pogadamy sobie później, ale chcę Wam pokazać, jak ona wygląda w środku. Uda mi się to wyciągnąć, czy nie? Dobra, tutaj mamy Empire'a. Tutaj powinno wyjść. Okej. No i to jest taka zaślepka, taki powiedzmy zderzak, tak? Jakby nam, nie wiem, miała na przykład poziomica upaść, no to w jakiś sposób tam zabezpiecza. Ale o co chodzi? Tutaj mamy takie właśnie przetłoczenia w środku, które sprawiają, że cały ten korpus tej poziomicy jest sztywny. No a sztywność jest bardzo ważna, no żeby nie było tak jakby przekłamania w tych naszych pomiarach. Różnego rodzaju poziomice są. Taka klasyczna, no to właśnie wygląda tak, że jest profil aluminiowy, on jest jakoś tam poprzetłaczany, no i później są okienka, w których są umieszczone libelki, tak to się chyba nazywa. Libelka to jest właśnie taka fiolka z płynem jakimś tam w środku, no i tutaj mamy taki bąbelek powietrza. No i ten bąbelek powietrza pokazuje nam, czy coś jest równo, czy nie. Na przykład tutaj. Cyk. Ja z tego, co się orientuję, to ja przynajmniej mam tak, że na przykład mamy tutaj Empire'a i Empire to jest taka firma amerykańska, ona już jest chyba ciężko dostępna w Polsce, z tego co się orientuję, ale to są bardzo dobre poziomice i oni mają ten płyn ich tutaj w środku, jest jakiś taki inny, bo takie, powiedzmy, klasyczne to są takie żółte, tutaj jest Stabila, też jest żółta, ale ta libelka jest zupełnie inna, jest jakaś taka, to o tym też sobie omówimy później, ale no Stabila to jest bardzo dobra firma. No i są jeszcze takie, powiedzmy, o, tu jest taka biała ciecz, nie wiem, czy to jest woda, chyba nie, no, ale ogólnie chodzi o to, że mamy tutaj różnego rodzaju ciecze w różnych kolorach, no ale mechanizm działania jest taki sam, tak? Jest jakiś płyn,
w środku jest bąbelek, no i dzięki temu sobie tutaj, powiedzmy, możemy coś wypoziomować. I teraz jest tak, im droższa firma, tym ta poziomica będzie naprawdę lepsza jakościowo, bo ja z różnych poziomic korzystałem, no i kury naprawdę, no, te drogie sprawdzają mi się najlepiej i są dokładne, dobrze mierzą, po czasie ta poziomica się nie wygina. A jeżeli na przykład nie potrzebuję takiej super drogiej, dokładnej poziomicy, no to na przykład są fajne alternatywy. Ja na przykład tej poziomicy używam do takich prac, gdzie mam kontakt z betonem, także nie boję się, że ją uszkodzę, bo ona też nie była jakaś taka bardzo droga, ale naprawdę jest bardzo fajna, jest porządna, mocna, no i też no nie ma takiej obawy, żeby ona się, powiedzmy, gdzieś tam miała wygiąć. Jakie są rodzaje tych poziomic? No, rodzajów jest bardzo dużo, bo to wszystko zależy od tego, jakie ma przeznaczenie, bo i mamy na przykład takie poziomice mocne, solidne, budowlane, tak? No to jest na przykład taka. Są takie malutkie, delikatne, to są na przykład poziomice takie montażowe. Także jest bardzo dużo rodzajów, no ale na przykład tutaj można je podzielić na poziomice bąbelkowe, no i tutaj mamy na przykład poziomicę elektroniczną. Nie mamy tutaj takiej klasycznej libelki, tylko poza takimi libelkami, które mamy z jednej i z drugiej strony, mamy też wyświetlacz, który tak jakby zwiększa precyzję tych pomiarów, ale o tej poziomicy pomówimy sobie za chwilkę. Mamy jeszcze jeden rodzaj poziomic, to są poziomice laserowe, tak zwane lasery krzyżowe, ale one też służą do poziomowania. No to już są takie bardzo specjalistyczne narzędzia, ale z racji tego, że no, mamy już XXI wiek, to naprawdę całkiem fajny laser możemy kupić naprawdę za kilkaset złotych, a nie to, co, powiedzmy, było jeszcze parę lat temu. Jak pamiętam, jak kupowałem swojego pierwszego DeWalta, to zapłaciłem za niego 2000, chyba 2500, a tutaj mamy taki laserek od Huepar. To akurat dostałem do testów od tej firmy, ale naprawdę no, ułamek tej kwoty, która jest, powiedzmy, za DeWalta, a do takich prac majsterkowych, chociaż ja i przy budowie tarasu go używałem, przy stawianiu jakiegoś ogrodzenia, także bardzo fajna sprawa. Każdy rodzaj poziomicy ma różne długości, no bo to akurat to jest takie coś, co wyróżnia dane poziomice, tak? Jeżeli na przykład potrzebujemy złapać jeden punkt i drugi punkt, no to potrzebujemy daną długość, tak? No i mamy na przykład tutaj poziomicę 120. No i to jest taka bardzo uniwersalna długość, ale jakbyśmy na przykład potrzebowali czegoś dłuższego, no to tutaj mamy poziomiczkę 2,5 metra. A jakbyśmy na przykład potrzebowali jeszcze dłuższej poziomicy, a przepraszam, tutaj mamy 2,5 metra, a ta poziomica od Empire'a ma 2 metry. Także, no, widzicie, to są mniej więcej takie same poziomice. Mówię o zastosowaniu, tak? No bo to jest taka budowlana, no i to też jest budowlana. Ona jest troszeczkę taka, no, bardziej fancy, bo ona jest taka, no, zgrabniejsza od Empire'a. Tutaj mamy bardzo mocne magnesy, bo to też jest ważna funkcja poziomic. Zaraz też o niej opowiem. No i chodzi o to, że możemy kupić poziomice od takich naprawdę malutkich pypci, która tutaj, nie wiem, to może mieć 6 cm. Do takich poziomic naprawdę całkiem sporych, które mają 2,5 metra. Dobra, skoro mamy już mniej więcej wytłumaczone, o co chodzi z tymi poziomicami, no to może zacznijmy od omawiania. No i zaczniemy od najkrótszych. Tutaj mamy dwie poziomiczki. One głównie służą do tego, żeby montować takie malutkie elementy. No i ta jest typowa poziomiczka elektryczna, czyli na przykład do montażu gniazdek. Dajemy sobie właśnie na gniazdko i dzięki temu możemy sobie to równo zamontować. Ta też jest ok, tylko ta już jest troszeczkę większa. Także tutaj mamy właśnie takie malutkie poziomiczki. Ja ich używam typowo do prac takich elektrycznych, no i je głównie używam właśnie do montażu gniazdek, tak żeby były idealnie zamontowane. Kolejne poziomice to są poziomice od 20 do 40. Tutaj mam akurat 4 poziomiczki. Ta jest taka bardzo odporna. Tutaj mamy też możliwość wyznaczenia sobie kąta i co jest spoko, bo teraz na przykład jak sobie ustawimy, no to to nam robi 90 stopni. Ale jeśli na przykład chcielibyśmy zrobić sobie coś pod kątem 45, wtedy przykładamy sobie właśnie do tej rzeczy, którą chcemy zrobić pod tym kątem, no i łapiemy tutaj środek, no i dzięki temu wiemy, że mamy 45 stopni. Całkiem spoko poziomiczka. I co jest jeszcze ważne, tego nie powiedziałem wcześniej, tutaj dodatkowo mamy taką podziałkę, tak? 1%, 2%, 1%, 2%. O co chodzi? To są spadki. Jeżeli na przykład to oczko nam dojdzie do tej linii,
linii tutaj właśnie przy 2%, no to chodzi o to, że mamy spadek dwuprocentowy. Spadek, powiedzmy, procent, 2%, 3% podaje się w stosunku do długości metra, tak? Czyli jeżeli na przykład mamy spadek procent na metrze, to jest 1 cm różnicy między punktem A a punktem B w długości tak jakby metra. Pokażę Wam poziomiczkę taką typową dla elektryków. I zobaczcie, o co chodzi. Konstrukcja aluminiowa, tak, tutaj mamy ten odbojnik, mamy jeden punkcik, mamy drugi punkcik, spoko, wszystko fajnie. Ale co jest ważne, to jest to, że mamy tutaj rozmieszczenie gniazdek. No i to dla osób, które coś tam robią w płycie meblowej czy tam stolarzy, jeżeli chcemy na przykład osadzić włączniki w płycie meblowej, to żeby to było wszystko fajnie rozmierzone, no może można sobie to ręcznie odmierzać, wyliczać, no ale jak są takie fajne urządzenia, dlaczego z czegoś takiego nie korzystać? No i tutaj mamy na przykład 71 mm między jednym a drugim, 71 między trzecim, no i jeszcze 4. Czyli możemy tak jakby 4 gniazdka sobie zamontować. No i dzięki temu, że mamy tutaj tak jakby oznaczenie, to możemy sobie zrobić cyk, cyk, cyk. No i wtedy mamy już otworki, wywiercamy i możemy sobie osadzić puszki elektryczne. Także bardzo fajna sprawa. No i teraz ostatnia poziomica z poziomic montażowych. To jest poziomica od Festoola. No ja oczywiście, jak to w Festoolu, to musiało kosztować parę stówek, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna i przemyślana poziomiczka, bo ona pasuje w te rączki od Festoola. Tak jak widzicie, tutaj mam skrzyneczkę festoolową i to wchodzi w rączkę, nie zajmuje kompletnie zero miejsca. No i dzięki temu wiem, że nie muszę na przykład zabierać takiej albo takiej, szukać jakiegoś specjalnego miejsca dla niej, a wiem, że zawsze mam poziomicę ze sobą. Bardzo fajna sprawa, mała, wąska. No i tutaj mamy właśnie dokładnie wszystko to, co potrzebujemy, tak? To jest coś, co po prostu zabieram zawsze ze sobą. No i dzięki temu wiem, że te drobne prace są wykonane poprawnie. Aha, jeszcze Wam pokażę, bo tego nie pokazywałem chyba. No, że poziomiczki właśnie tego typu mają tutaj, znaczy no nie wszystkie, tak? Ale są takie, które mają magnes. No i to jest naprawdę bardzo, to bardzo fajna sprawa. Wtedy nie musimy trzymać jedną ręką, tylko możemy się skupić na tym, żeby to wypoziomować. No i dzięki temu po prostu robota idzie łatwiej. Ta z Capro też ma magnes, no ale to działa na takiej samej zasadzie, nie? No i to są takie rzeczy, które ułatwiają robotę. Także jeśli będziecie wybierać jakąś poziomicę dla siebie, no to zwróćcie uwagę, czy ma magnesik. Kolejne poziomice to poziomice o długości 60 cm. To są takie bardzo, to bardzo uniwersalne poziomice, bo do większości prac w domu spokojnie możecie ich użyć. Te są moje dwie ulubione. To może nie, że jest nieulubiona, czy tam znienawidzona, ale z niej korzystam najmniej. To jest poziomica elektroniczna z wyświetlaczem. Tutaj mamy różne funkcje, tak? Bo to jest już troszeczkę taka bajerancka, tak? Jest podświetlenie, jest dźwięk, tak? Że o. To są pomocne funkcje, ale ja z nich nie korzystam, ani też z tej poziomicy nie korzystam. Ale wynika to z tego, że może nie, że boję się je jakoś tam uszkodzić, no ale jakoś tak, nie wiem, łatwiej jest mi wziąć w rękę tą, wrzucić do skrzynki, czy nawet tą, no bo tu nie ma żadnego wyświetlacza. Tu jest jeden bajer, za chwilę Wam go pokażę, ale jakoś tak mówię, no ten wyświetlacz, wszystko, no i mam, ale nie używam. Ale mogę Wam powiedzieć, o co chodzi, tak? Mamy tutaj podświetlenie. To jest fajna opcja, bo rozwiązuje nam ten problem tej ciemności, tak? Ale co jest dodatkową funkcją tego, to jest dźwięk. I to jest, jak zrobimy na równo, czyli na zero, o, to zaczyna pykać. I to jest bardzo, to bardzo fajna funkcja, ale jakoś tak nie wiem, o co chodzi. Czy to może kwestia tego, że po prostu mam ją gdzieś tam w pokrowcu troszeczkę wyżej, może nie wiem, zapominam o niej, jak potrzebuję wziąć poziomicę i zazwyczaj biorę właśnie albo tego Stabila, albo tego Empire'a. Co do Empire'a, bardzo, ale to bardzo fajna poziomica. No naprawdę strasznie, ale to strasznie często z niej korzystam, bo ona jest po prostu pancerna. Ona nie jest wykonana z aluminium, tutaj są tylko jakieś takie elementy aluminiowe dane, ale ogólnie cała jest zrobiona z jakiegoś tworzywa i to jest naprawdę mega mocne tworzywo, bo ja na przykład tej poziomicy używam jak, nie wiem, poziomuję jakieś stopy, jakieś elementy, nie wiem, tam z betonu albo coś. To jest taka poziomica, że możemy ją położyć na przykład na płytę betonową i walić młotkiem przez to, no i wtedy powiedzmy nam się poziomuje cała płyta. Czyli no naprawdę
mega, ale to mega mocna poziomiczka. Tutaj mamy trzy libelki, raz, dwa, trzy. No tak jak powiedziałem wcześniej, że w momencie, gdy chcemy coś zrobić na ciemnym tle, no to ta libelka już jest mniej widoczna. Jest to jakiś minus, no ale naprawdę no niewątpliwym plusem jest to, że jest zajebiście wytrzymała. Ale minus jest taki, że jest po prostu już niedostępna. Jeśli wiecie, gdzie w Polsce można jeszcze kupić poziomicę od Empire'a, to napiszcie w komentarzu, bo z miłą chęcią bym sobie jeszcze coś tam dokupił. Kolejną poziomicą, tą jeszcze tą długą dostałem jakiś czas temu od Lange Łukaszuk w ramach współpracy i korzystam już z tej poziomicy i naprawdę myślałem, że to jest jakiś taki bajer niepotrzebny, tak? Ale zobaczcie, że tutaj mamy takie przyciski, tak? I co to są te przyciski? To jest podświetlenie. I myślałem, że to nie będzie jakieś takie, nie wiem, nie wiadomo co, tak? Że o, dobra, tam poziomica stabila, z libelkami, no okej, tak, ale byłem na kilku montażach i naprawdę to światełko to tak robi robotę, że no szok. Poza tym jest lekka, bardzo precyzyjna. Co jest jeszcze ciekawą opcją, tu nie ma magnesów w tej poziomicy, ale chodzi mi o to, że tutaj są takie gumki. Z jednej strony te gumki nie wchodzą tak jakby na obrys o tej poziomicy, tego profilu aluminiowego, a z drugiej strony, jak zobaczycie, to te wypustki takie gumowe wychodzą troszeczkę poza właśnie obrys. No i po co to jest? Po to, żeby łatwiej nam było montować różnego rodzaju rzeczy. I tak jak mamy na przykład tutaj sobie przyłożymy, to widzicie, że ona nam się przesuwa. Musimy złapać w środku, żeby było tak jakby stabilnie, tak? Ale no trzeba przyłożyć troszeczkę więcej siły, no żeby to złapać, nie? A jak obrócimy sobie, no to wtedy takiego problemu nie ma, bo te gumki sprawiają, że naprawdę wystarczy delikatnie przycisnąć, no i poziomica nam się trzyma w jednym miejscu. Kolejne poziomice, to są poziomice, no już bym powiedział, takie bardziej specjalistyczne. Może ta 1,20 m jeszcze znalazłaby zastosowanie przy jakichś takich, no, normalnych pracach, no ale te, które mam tutaj, to już są troszeczkę takie bardziej profesjonalne, tak, do jakichś takich wymagających zadań, no i za chwilkę Wam tutaj je pokażę. Ale mamy tutaj poziomicę, tak jakby od 1,20 m do poziomicy, która ma prawie 4 metry i to jest właśnie ta. A dlaczego mówię prawie 4 metry? Bo ona jest rozkładana. Za chwilkę Wam ją pokażę, no ale to jest już naprawdę inna liga poziomic. Ja tej poziomicy ostatnio używałem przy budowie tarasu i naprawdę nie wyobrażam sobie roboty bez niej, bo no tam był akurat skomplikowany taras, nie mogłem zastosować lasera, no i dzięki niej naprawdę robota poszła bardzo fajnie. Ale skoro o dłuższych poziomicach, no to tutaj mamy na przykład Pro. 120 cm, bardzo fajna poziomica, dwa uchwyty, że możemy po prostu sobie coś ściągnąć, coś przyłożyć. Tutaj nie mamy żadnych magnesów, ale profil jest bardzo taki mocny, solidny. Używam tej poziomicy no już ładnych parę lat. No jeszcze nic się z nią nie stało, a parę razy upadła. Trzyma ogólnie pion, poziom, także bardzo fajna. Też nie jest poziomicą jakąś taką ciężką, bo pomimo dużego gabarytu jest naprawdę bardzo poręczna, no jak dla mnie lekka. Odpowiednikiem tej poziomicy jest też właśnie z Pro. Tutaj mamy akurat 2,5 metra. Tą poziomicę też kupiłem do budowy tarasu, bo potrzebowałem czegoś dłuższego od tej, bo tutaj mamy 2 metry, a potrzebowałem czegoś takiego dłuższego. Nie chciałem kupować takiej łaty, czyli no to jest tak potocznie się to nazywa, łata murarska czy coś takiego, chociaż łata chyba nie ma tych libelek, nie? No ale no to jest powiedzmy taka prosta poziomica. To jest akurat Zjato, no różnica między tą a tą jest taka, że ta jest po prostu, nie wiem, no 3 razy tańsza, a do jakichś takich prostych prac jak najbardziej wystarczy. Tą poziomicę mam do tego, że jak będę teraz robił takie płyty betonowe wylewane na podjeździe, no to właśnie ona mi posłuży do tego, żeby ściągać beton, ewentualnie żeby coś tam wyrównywać, tak? No bo to nie jest najdroższa poziomica, a jednak takiego Empire'a czy chociażby nawet tego Pro byłoby mi szkoda. Także do takich prac budowlanych, tak jak ja robię, no to bardzo często korzystam z tej 2,5-metrowej. Z tej poziomicy od Empire'a, 2-metrowej, korzystam no w sumie też przy budowie mebli, czy tam powiedzmy montażu mebli bardziej, bo jak ustawiam jakieś szafeczki albo coś, no to też sobie położę, potem łapię wszystko pod tą jedną poziomicę, no i to jest właśnie bardzo wygodne. To jest bardzo, ale to bardzo poręczna poziomica, lekka i też muszę powiedzieć, że odporna, bo ją mam już, no nie wiem, więcej jak mieszkam tutaj, no to myślę, że z 7 lat chyba ją mam. No i dobra, i tutaj mamy ostatnią
ostatnią poziomicę, czyli to jest poziomica od Stabila, ona jest rozsuwana. Ja do momentu, gdy nie podjąłem tak jakby współpracy z Lange Łukaszuk, bo to jest poziomica od nich, nie miałem w ogóle świadomości, że jest coś takiego jak poziomica rozsuwana. Dzięki temu, że ta końcówka się wysuwa i możemy sobie zrobić tak jakby z jednej poziomicy różnego rodzaju poziomice, tak? No bo poziomice głównie różnią się długością. No to tutaj mamy od 2,16 do 3,79. I sobie dzięki temu mogę tak jakby co do centymetra zrobić taką, jaką potrzebuję. I na przykład to teraz to nie jest problem, że mam 2 metry, 2,5 metra, 3 metry, tak? Bo sobie rozsuwam, łapię i dzięki temu mogę sobie bardzo, bardzo fajnie ułatwić pracę. Ale tak jak powiedziałem, to jest poziomica taka no bardzo, bardzo profesjonalna. Ona też jest, no to jest najdroższa poziomica, poziomic, które posiadam. Ale naprawdę, jeżeli miałbym teraz tą świadomość, że występują takie sprzęty, to myślę, że już dawno bym sobie coś takiego sprawił, bo no, to jest bardzo wygodne. Jedyne, co bym zmienił, to zrobiłbym tutaj szlifowaną powierzchnię, bo jednak to takie malowanie troszeczkę mi się, może nie, że nie podoba, tylko po prostu szkoda, tak? Bo robiłem coś tam, to już widzę ryski. No i co? Mamy też tutaj magnesy i z tych magnesów jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. No i one są zajebiście mocne. Nie mam takiej długiej belki, żeby Wam pokazać, jak to otrzyma. Musimy uwierzyć na słowo, że poziomica no swoje waży, no bo jednak jest troszeczkę długa. No i dzięki tym magnesom bez problemu możemy sobie ją podczepić do jakiejś tam konstrukcji. I dodatkowo pokażę Wam jeszcze tą poziomicę czy laser. Właśnie teraz nie wiem, jak to czytać. Jupar? Huepar? Nie wiem. Ale jak piszecie sobie nazwę, to znajdziecie, bo widziałem, że na Allegro można to kupić. Fajny sprzęcik, mały poręczny, różne akcesoria. Nie będę się teraz skupiał na prezentacji tego, tylko co mi się spodobało, Wam pokażę, że tutaj, tak jak mam laser 3 razy 360 stopni, no to tutaj zobaczcie, jest raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest 4 razy 360 stopni. Masakra, ale to jest fajna sprawa, bo często miałem tak, że jak kładłem przy tamtej poziomicy coś przy ziemi, to nie mogłem tak jakby zaznaczyć tego niższego punktu. No i to był tak jakby problem, tak? Bo musiałem wtedy jakąś tam kreskę rysować, zaznaczać, kombinować, nie? A tutaj dzięki temu, że ten laser jest tak jakby przy samej ziemi, to naprawdę możemy, teraz Wam pokażę, ile centymetrów od ziemi możemy sobie zrobić, tak? Z tą stópką 3, a stópka ma centymetr, czyli 2 centymetry od ziemi możemy tak jakby wyznaczyć. No, a tu mam tego mojego starego, poczciwego DeWalta. To wygląda tak. Nawet jak miałbym porównać, to bym powiedział, że ten ma mocniejszą wiązkę. Ale nieważne. Chodzi o to, że ten laser nie ma tak jakby blokady tej wiązki, bo tu cały czas jest tak jakby poziomowanie, nie? A tutaj mamy możliwość włączenia właśnie tego poziomowania, że teraz nam się rusza, ale możemy też zablokować to, no i to osoby, które wykonują chociażby zabudowy poddaszy, no to to docenią, bo nic nam nie pyka i możemy sobie wszystko fajnie wyznaczyć. Fajna sprawa i dodatkowo jeszcze jest w zestawie pilot, także myślę, że ciekawa opcja. Jest tu jeszcze kilka ciekawych akcesorii, podnośnik, taka winda, też fajna sprawa, no i uchwyt do statywu. Czy do czegoś, tutaj jeszcze mamy magnes, ale tego jeszcze jakoś tak bardzo nie rozkminiałem, także nie będę Was tutaj jakoś strasznie na niego namawiać, ale jeżeli powiedzmy Wam wpadnie w oko, a będziecie potrzebowali lasera nie za 2000, tylko czegoś fajnego, no to na 2 albo 3 robotach miałem i naprawdę bardzo fajnie się sprawdził. To było na tyle w kwestii poziomic, pokażę Wam jeszcze, jaka ta poziomica jest solidna. Kawał, ale to kawał porządnej poziomicy. Mam nadzieję, że taki film się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie poziomic, śmiało piszcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!